Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie sprzedaż mleka. Będziemy przedstawiać oczywiście pracownika między polami. Znaczy nie mojego, tylko... Znaczy, jakby to powiedzieć? Ten, co na kontraktach robi. O, tak chciałem powiedzieć. Bo robi czarny dość czarny na kontraktach. Oczywiście to jest z misji wzięty ten dość czarny, żeby ktoś nie pomyślał. A kombajn tutaj... Leciutko w samochód przerył. Oczywiście dzisiaj w transporcie Lindner. No bo ponieważ będę bardzo mocno. Oj. Będę używał deczwara do cięższej pracy. A on tyle powinien sobie dać radę, żeby to przewieźć. Dobra, zanim z wlakiem pojedziemy i zanim deczwarem ruszymy, to tego deczwara trzeba przestawić. Takie malutkie poletko, był pole numer 6. Jest malutkie, więc on to raz, dwa zrobi. Dzisiaj się dać 8 to jest. 8 TDV. Więc fajnie, fajnie. Będzie prawie 60 godzin na tym serwerze. Po tym odcinku będzie 60 godzin. Więc fajnie, fajnie. Dobra, już tu dojechałem na to wszystkie, które jest tu po lewo. A ten dowiadał, bo tu jest wjazd nawet. A on tą wszystkie raz, dwa zrobi. Potem go przestawię na dwójeczkę. Więc praktycznie będzie koło moich... Koło mnie będzie praktycznie działo. Dobra, jedziemy z tym mlekiem. No supermarket. No, cena zabójcza może nie jest, ale... Trzeba jechać z tym mlekiem. Pomyślałem, że przejadę się bucherem, bo dawno nie jeździłem bucherem. Ale zawsze to coś nowego na odcinku. Coś innego niż tylko ten deszmar. Więc myślę, że ciekawa opcja. Bo mamy półtorej beczki i jeszcze mamy chyba 3,5 tysiąca litrów. 3700 nawet. No widzisz, tam przejechał jeden przejazd, już ma 6% zrobione, 10% ma zrobione. Więc mu to raz dwa zejdzie. Wypryznął i no raz. W zasadzie to ja mu trochę wymusiłem, ale dobra. Nie będzie. O właśnie, promocji nie sprawdzałem ci. Ten dalszy rozrzutnik. Czyli w sumie dużo się wczoraj nie zmieniło. A i zebrałem jęczmienia 71 ton. Skurde, znowu będzie na 3 przyczepy trzeba jechać. Wiem, że pod prąd, ale... Co z tego? Mój sprzęt. Dobra, wylewam to mleczko i kasiora leci. No i teraz będziemy wolni od długu zaraz. Dobra, 20 tysięcy mogę oddać. Czyli jeszcze tylko 10 tysięcy zostało. Z mleka zarobię. Dobra, po dzisiejszym odcinku jestem bez kredytu. Więc fajnie, fajnie, a było chyba z... O, pół miliona chyba było. Za mleczko jeszcze dostanę. Tam 7 tysięcy. 8 prawie. Prawie 8 tysięcy za mleko dostanę. Będzie 11, dobra. Jeszcze z kontraktu chyba. Z kontraktu dużo kasy dostanę. To jest 5, 9, 12 tysięcy. 11 tysięcy kolejne.
Więc te 12 tysięcy już będzie wiadomo, na nasiona i na nawozy. Czyli jak to już będę miał uzbierane, no to w kolejnym, na wiosnę szykuje się nowe pole. Pole numer 18, bo myślę, że będzie mnie stać. No i mnie tak liczę, bo jeszcze kontrakty parę będzie robione. A są jeszcze kultywatorowania, więc zaraz, jak szóstka się skończy, to zaraz kolejne kultywowanie wiatr dla niego. No i dobra, jedziemy z powrotem. Chciałem trochę inne odcinek dzisiaj zrobić, nie chciałem, bo nie miałem w sumie innej roboty zaplanowanej niż talerzowanie. Bo nie ma co. Więc stwierdziłem sobie, że dobram sobie do tego jeszcze sprzedaż mleka, a że akurat... A że akurat było do tego dwie beczki. No dobra, półtora. Mam tutaj jeszcze... Tam ze dwa przejazdy będzie na koniec. Będzie można go przestawić na kolejne pole. Może być w dzisiejszym w sumie odcinku pełna wszczepa rzepaku. Jak cały odcinek będzie kosić, to na pewno pełną wszczepę ukoszę. A nie gaszę go, bo dobra, w sumie zgaszę go. Ruszę kawałek. Tu do zjazdu dojadę i się tepnę do kombajna, żeby go puścić. Ta beczka to jest... Ona tylko parę kursów tylko z mlekiem zrobiła. Nic więcej. Dobra, żagłuj dalej. Ten to ma ostatni przejazd. Więc zanim on zrobi ten ostatni przejazd, to ja tym busierem dojadę do sprzedaży. Sprzedam i puszczę po prostu busiera na ten, na gospodarstwo. Niech on sobie wróci. Pracownik nie wróci. Jest 10.20, niedziela 8 maja. Aby to będzie w poniedziałek, więc elegancko. Jeszcze w poniedziałek, czyli jutro sobie od razu nagram chyba. Wieczorem mnie na kompie nie będzie, to w poniedziałek sobie nagram. Dobra, pole numer 6 skończone. Sobie nagram od razu kolejny odcinek z... Nie chodź Belerona, tylko z M-Klika. Prawdopodobnie. Na środę. W środę szybciej kończę, więc akurat na czwartek odcinek będę miał. Na czwartek chyba się postaram Fest Bruno nagrać. Dobra, już nie rób tego przejazdu, po co? Tam jest dwójka, przejazdu nie ma, więc muszę jechać tam koło mojego pola numer 4. Albo tutaj się jakoś w lewo dostać. Na ten punkt przeładunkowy. O nie. O nie. Nie, tylko nie do wody.
Dobra, udało się go nie zatopić. Szczerze mówiąc, ja widziałem te rogatki, że już mrugają, nie? Ale myślałem, że jeszcze zdążę przejechać. O nie, jeszcze ten mnie rypnął. Najgorzej. Dobra, pole numer 2 jest tu. Dobra, już jedziemy talerzować. Dobra, wczytaj się. Tutaj 2000 trzeba odebrać. Pole 13 trzeba zaakceptować. Przyjmij kontrakt. Dziewiątki nie mogę przyjąć, bo z dziewiątki ma ten zestaw. Więc nie mogę dziewiątki przyjąć, niestety. W sensie nie mogę odebrać tego kontraktu, tak. Bo wiadomo, że jak go odbierze, to odbiorę to znikną maszyny. Wiecie co, ja oprawię te pole, tutaj malutkie. Uprawię to malutkie pole i będę zaczynał czwórkę uprawiać. Aby na odcinku też trochę ciekawiej było. Chyba, że już nie zdążę. To zobaczymy, chociaż tutaj małe talerzowanko. Tutaj to podoba mi się, że leciało to 12 minut odcinka jakoś. Dobra, raz w koło trzeba zrobić, wiadomo. Potem na GPS-ku sobie przewracę to raz, dwa. Tutaj zauważyłem, że zawsze na 3 razy jest tutaj to do zrobienia. Tutaj jest jakieś z 15, może 18 metrów. Więcej tutaj nie ma niż 18 metrów. No, dobre 3 metry zostają, więc... Może 3,5, coś takiego. Bo zawsze jak jadę wałami, to jeszcze muszę do końca jechać i jeszcze poprawkę zrobić, bo wtedy nie łapię na całą szerokość. Właśnie. Dobra, coś takiego zrobimy. Już ma 20% zrobione na dwójce chłop. No więc ładnie szybko mu to idzie. Więc nie ma problemu. Dobra, jednak nie będę przed tym jednerem zjeżdżać. Bo nie na kozie zbiornika. Nie na kozie całej przyczepy. Bo ja to uprawy chyba będę zwijał. Tu 60:30 i zaraz będzie obiad pewnie. I co sobie dograł? No, te kontrakty talerzowane, do talerzowania robił dalej. Ja ci się rzepa kosił. Ale to wiadomo. Właśnie, dług miałem spłacić. No wreszcie, pierwszy dzień bez długu. Po dłuższym czasie. W Nemkriku chyba żadnego długu nie mam. Choć Beleron też raczej. No tutaj miałem 500 tysięcy, bo wiadomo, że to było tylko 12 serków. I dostałem za to 120 tysięcy. A ja w szóstym odcinku takie maszyny kupiłem.
że musiałem na maksa się zaciągnąć tutaj. Teraz zbieram na pole numer 18 kasiorę. Całą kasiorę, co jest na moim koncie, idzie na pole 18. Tam są buraki w tym sezonie, ale na wiosnę ich nie będzie. Zobaczę, może jakaś fajna uprawa tam będzie. Takiej, której nie mam. Najbardziej by mi się zmęczyć na czwórce opłacało, bo największe pole, tak? Ale nie wiem, zobaczę. Jak to wyjdzie. W sumie to też są kolejne koszty, żeby kupić siewnik. Żeby kupić siewnik kukurydzy, trzeba kupić, tak? Potem jeszcze trzeba kupić przystawkę do kombajnu. Ale przystawkę chyba kukurydzianą kupię. Bo kukurydzę też będę siał. Czy nie w tym sezonie, ale... Ale na przyszły sezon już będę, myślę, że... A pomocnik był pełny zbiorny. Że chociaż jakieś małe poletko kukurydzy zasieje. Wiem, po sorgu, bo tamte dwa pola będą sorga. Więc jak one będą sorgiem zasiane, na przyszły rok mogę zrobić kukurydza. Łet, ten tu ładnie ciśnie z tym talerzówką. Czy on ma kurtę, ale talerzówka, ale okej. Dobra, tutaj. Tego buchera dalej nie ściągłem. Czekaj, nawrócę, bo... Bo zaraz wyjadę gdzieś w rzepak i się znajdę koło kombajnu. Patrz na kwiatek ten młody. Przejedź. Gdzie mu damy przejedź? Dobra, sobie tutaj nie przejedź. Już się wysypał, dobra. No, żniwa były w poprzednim odcinku, więc tutaj pracownik sobie kombajn na pracowniku sobie latało. Tak chciałem powiedzieć. O, w sumie to będę widział, jak on z zubeczką będzie tu rypa jechał po prawej stronie. A, bo ja mu kogutów nie skaciłem, więc teraz na mapie cały czas będzie mrugał. O, 60% już ma zrobione, kolega. No dobra, grzeje tam, bo nie widziałem go. Jedzie tu po prawy. Tylko go na minimapie zobaczyłem. Niż w grze. Jedzie tutaj. Ładny busierek. Może trzeba GPS-a wyłączyć, trzeba skręcić, żeby tutaj... Wiadomo, drugiego przejazdu nie robić. Ach,
Lusterko mu urwało, ale to nic, nic ważnego. Dobra, 20 minut. Mówię, co za kranie. Czemu miałem 60 PS? Dobra, już jest normalnie. Ten ile ma? 95%, dobra, więc już 20 minut będzie film przesłany. Na wtorek. A ten jest na poniedziałek, więc. Ale wiadomo, że na wtorek był time lapse zaplanowany. Więc. Musiałem go jakby szybciej. Szybciej uploadować. W sumie uploaduję już go chyba za trzeci dzień. Bo zacząłem go chyba w czwartek uploadować. Albo w piątek. A jest niedziela. Bo ogólnie to jest tak, że nie mam czasu uploadować filmów nawet, wiecie? Bo ja sobie gram zawsze z Bartkiem na... Znaczy? Na Woli Brudnowskiej sobie gram jako sąsiedzi, we dwóch. No i tam sobie gramy po 4, 5 godzin, 6. Pierwszy dzień jak zaczęliśmy to 6 godzin graliśmy. Zaczęliśmy w środę. W środę zaczęliśmy, już mamy 15 godzin na sejwie. Czy wiadomo, jakby był sobotę w domu od rana, to też by inaczej było, bo bym miał więcej godzin na sejwie. Ale żeby nie było, to trudno. Dobra, wiecie co, ja wam dziękuję za oglądanie, bo zostało druga minuta. A ja nie chcę wam zbytnio przedłużać tego odcinka, więc na razie trzymajcie się, cześć.